prawda. Proszę bardzo, pan. Tak, wcześniej powiedział pan o dwóch proletariatach zastępczych, czyli kobiety, tak? Tak. I mówiąc, no, ci, plus dewianci, tak? Ale no, wydaje mi się, że zapomniał pan o trzeciej grupie, czyli tak, mniejszości narodowe, ludność kolorowa i tak dalej, która też ubrana jest na sztandary lewicy, bardziej w Europie Zachodniej, chociaż u nas już też się powoli to... Ja bym tego w tych kategoriach nie ujmował. Przepraszam, że panu wpadnę w słowo. Ja bym tego w tych kategoriach nie ujmował, bo to jest rezultat pewnego głupstwa, które tamte społeczeństwa robią. Wie pan, one po prostu uwierzyły we własną propagandę. Multikulturalizm. No między innymi uwierzyły we własną propagandę, że ludzie są równi, że to, że tamto, że wam to. A to jest straszliwy błąd, który się będzie mścił. Dlatego, że w naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale przecież nie my. Przecież nie my. A oni w to uwierzyli. No i będą płakać krwawymi łzami. Nawet nawiasem mówiąc, to ma takie swoje plusy dodatnie, jakby powiedział Kukuniek. Otóż na przykład, jak sobie pomyślę o mojej faworycie, wielce czcigodnej Joannie Scheuring-Wielgus, jak tu przyjdą bisurmanie i przebiorą ją w gelabije i kijem zagonią do haremu pod czujną eunucha straż, to powiem, że to tak nie odebrałbym tego z jakimś żalem wielkim. Chociaż oczywiście sytuacja byłaby poważna, ale miałaby swoje dobre strony. Chciałem jeszcze teraz drugi wątek. Tak, proszę bardzo. Pierwszym poruszyć związany. No właśnie, czyli tutaj Soros, starsi i mądrzejsi i tak dalej, czyli ten ogólnoświatowy proces wymieszania państw i narodów, czyli związany z tym, co wcześniej powiedział Spinellego. Tylko, że u nas to jest właśnie tak, że Polska jest takim dosyć specyficznym krajem. Wydaje mi się, że nie da się, ze względu na to, że Polska jest krajem katolickim, zrobić to, co we Francji, czyli masowej migracji muzułmańskich uchodźców. I dlatego wydaje mi się, że postanowiono zrobić to w inny sposób, czyli jak była wojna na Ukrainie, to masowa migracja ludzi z Ukrainy i teraz co? Będziemy poznawać paszporty, proszę pana, i za chwilę będą mieć prawa głosu? No jasne, że tak. Proszę się nie gniewać, ale Polska nie jest krajem katolickim. Może kiedyś była, ale teraz to już na pewno nie jest krajem katolickim. No Francja to już dawno nie jest, to jasne, ale od czasów rewolucji francuskiej Francja przestała być krajem katolickim. Polska w tej chwili przestaje być krajem katolickim. Niech pan popatrzy, bo widzi pan jeszcze starsze pokolenie, które dostało szczepionkę antykomunistyczną w okresie PRL-u. To takie paradoksalnie to dobrodziejstwo dla nas jest, że myśmy tę szczepionkę dostali. A proszę zobaczyć, kto jest w awangardzie wszystkich tych ruchów, które występują otwarcie przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Kościołom. Młodzież. Ta generacja, która tej szczepionki nie dostała i już nie dostanie. I oni myślą, że to wszystko naprawdę. My to jeszcze wiemy, że to nie jest naprawdę, a oni już tego nie wiedzą, bo oni już zostali zoperowani. To jest gorsze od terroru, bo terror to nic przyjemnego. Jak ktoś doświadczył tego na własnej skórze, to wie. Ale terror ma jedną dobrą stronę. Tylko chyba jedną, że człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. On to wie. No, trudno, żeby tego nie zauważył, jak go tam leją w tyłek, prawda? On to wie. I czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror... Ale myśli po swojemu cały czas. Natomiast człowiek zoperowany przy mocy piekielnej triady, którą uznajemy za wielką zdobycz ludu pracującego miast i wsi, państwowy monopol edukacyjny, media i przemysł rozrywkowy, człowiek zoperowany przez tę piekielną triadę, on nie wie, że jest zoperowany. On już na nic nie czeka, on myśli to wszystko naprawdę. I na tym to polega. Polska była kiedyś krajem katolickim, teraz przestaje nim być i obawiam się, że jeszcze jeżeli
no, w tej chwili również centrala Kościoła katolickiego zaczyna robić jakieś dziwne ruchy. Okazuje się, że nie mamy większych zmartwień, tylko żeby otworzyć drzwi przed Sodomczykami i kobietami wyświęcać. Arcybiskup Gądecki zdystansował się jednak od tego listy, od tej tak zwanej synodalności i proszę pana, obawiam się, że arcybiskup Gądecki nie będzie miał nic do gadania. Jak zapadną decyzje tam na szczeblu, wie pan, tym, no to będzie się musiał słuchać. No, moim zdaniem może nastąpić taka reakcja, że ci ludzie, którzy jeszcze do Kościoła są przywiązani i do chrześcijaństwa, zaczną głosować nogami i pójdą do lefebrystów, bo tamci żadnych, o żadnych Sodomczykach nie chcą słyszeć. No i ta, no bo dlatego, że Kościół się tak zmieni, że to już nie będzie ten sam Kościół, w którym oni zostali ochrzczeni. To będzie coś zupełnie innego. Mało tego, ta synodalność, ja się chciałem dowiedzieć, co to właściwie, o co tu chodzi. No i jak tak czytałem te wyjaśnienia, to one coraz bardziej są zaciemniające sytuacje. Tymczasem no, nawet najtrudniejszą rzecz można wyjaśnić dziecku małemu, ale pod jednym warunkiem. Że ten, kto tłumaczy, sam to rozumie. Bo jak nie, no to nie, to wiadomo, że nie. I nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Wreszcie wydestylowałem z tych różnych takich objaśnień jedno spostrzeżenie, że to na tym polega, żeby wszyscy wszystkich słuchali. Wszyscy wszystkich słuchali, to znaczy, żeby nikt nikogo nie słuchał. No bo jak wszyscy wszystkich słuchają, to znaczy, że nikt nikogo nie słucha. Co to znaczy? Że jest kryzys przywództwa zatwierdzony. Bo na czym polega przywództwo? Powiedzmy już używając tego eklezjastycznego żargonu, że tam pasterz i owce, prawda? No to przecież pasterz nie słucha owiec, tylko one słuchają jego, on je prowadzi. Na tym polega pasterstwo. Że on to stado gdzieś prowadzi i on wie, gdzie ono ma dojść i tak dalej, a nie podąża za stadem, które idzie nie w stronę, w którą nikt nie patrzy. No to przecież to jest, to właśnie na tym polega kryzys przywództwa. Na tym polega kryzys przywództwa. Także no, to jak tu w tych warunkach zachować już nie tam, rozsądek zachować, to bardzo trudne będzie. No teraz papież Franciszek napisał tam na ten szczyt klimatyczny w Dubaju, tam się zgodził się expressis verbis z tym, że zmiany klimatyczne mają przyczynę antropogeniczną, to znaczy w działalności człowieka. Jest to teza całkowicie fałszywa moim zdaniem, no ale papież się expressis verbis, to napisał tam. No i teraz, że to tam walka z klimatem to rodzi dwa grzechy. Strukturalny i osobisty. No mniejsza o ten strukturalny, bo to tam za bardzo skomplikowane dla mnie, ale osobisty. Jak tu grzech osobisty i no przecież grzechy są ciężkie i lekkie, prawda? Jak odróżnić taki grzech ciężki od lekkiego. Myślę, że powinniśmy podążać tropem śladu węglowego. Samochód z silnikiem diesla wytwarza większy ślad węglowy od samochodu z silnikiem benzynowym. To jest grzech ciężki. Jazda samochodem z silnikiem diesla to jest grzech ciężki, a na benzynę lekki. Tylko elektryczne są bezgrzeczne. To ja. Już mamy tutaj pewien zrąb teologiczny w przyszłej tu sytuacji. No i... Nie, dlaczego antychryst, proszę pana? Trudno, ja bym się nigdy nie odważył, to bardzo niegrzecznie tak papieża nazywać. No, więc to mamy pewien zrąb teologiczny, nowe grzechy są. To ja myślę, że to jest takie sezonowe te grzechy, bo już z takimi nowymi grzechami to się zetknąłem wcześniej. Na przykład jak było wybory w 1995 roku, tam kandydował Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. No i wysłuchałem takiego wystąpienia księdza biskupa Tadeusza Pieronka,
który właśnie ogłosił nowy grzech. Że grzechem jest powstrzymanie się od udziału w wyborach. Już miałem się z tego spowiadać, ale wybrany został Aleksander Kwaśniewski i arcybiskup Pieronek wystąpił w telewizji i ten grzech odwołał. Nie tylko odwołał, ale jeszcze napiętnował pryncypialnie tych, już nie mówił których, tych, którzy nadużywają religii do celów politycznych. Więc już przestałem się tymi modnymi grzechami przejmować, to po staremu. Tam 10 przykazań i reszta tam, a co więcej, to od złego pochodzi. O.